Stawka Lina to historia sięgająca kilkudziesięciu lat. To kiedyś było miejsce rzeczywiście wypoczynku, rekreacji, spacerów, do momentu, kiedy zakłady chemiczne Hajduki nie zanieczyściły tego zbiornika i on od tego momentu w zasadzie przestał służyć jako takie miejsce wypoczynku i rekreacji, a stał się, mówiąc wprost, problemem. Problemem dla szczególnie tych osób, które mieszkają w okolicy. Jesteśmy przy inwestycji, którą sprezentowały nam zakłady chemiczne Hajduki. To oczywiście troszeczkę sarkazmu, już teraz opowiadamy to na wesoło. Natomiast teren był bardzo zanieczyszczony. To była nasza bomba ekologiczna. Wszystko, co z zakładów chemicznych tutaj było wywożone na tą hałdę, to spływało do stawu, w związku z czym przez kilkadziesiąt lat tak naprawdę nie szło tutaj żyć, oddychać. Pierwsza próba w latach 90., druga próba w latach, w zasadzie na początku drugiej dekady XXI wieku, niestety nieudana. Tu różne aspekty wzięły górę, przede wszystkim wykonawca, który okazał się de facto nierzetelny i nie zakończył, nie wywiązał się z umowy. Teraz mamy taką sytuację, że udało się pozyskać finansowanie w roku 2017, jeszcze przez poprzednie władze miasta. Obecne władze, jak w sztafecie, przejęły pałeczkę i kontynuowały projekt. Dzięki temu rozpisano najpierw dialog techniczny, potem ogłoszono przetarg. Długie dialogi technologiczne, negocjacje w Warszawie, negocjacje w Katowicach. W końcu znalazł się odważny wykonawca, który chciał się podjąć tego zadania. No i mamy dzisiaj po 44 miesiącach pracy z zestawem i z terenem wokół. Mamy przepiękny teren rekreacyjny, zarówno dla mieszkańców Świętochłowic. Jestem przekonany, że wielu mieszkańców z Batorego będą tutaj też korzystali, ale zapraszamy oczywiście całą metropolię, całą Polskę. Remediacja polegała na fizycznym oczyszczeniu tego zbiornika, bo najpierw powstały tutaj takie pryzmy, do których te zanieczyszczenia były wybrane z nastawu i zostały poddane takiej obróbce termicznej. Te resztki, powiedzmy sobie, zostały wyrzucone na hałdę i potem zaczął się drugi etap, w którym została oczyszczona woda z tych zanieczyszczeń. Ten etap polegał między innymi na wpuszczeniu do zbiornika specjalnych bakterii, które oczyściły zbiornik i dzięki temu dziś stężenie zanieczyszczeń spadło w zbiorniku o 99%. Pojawiły się w nim glony, grzyby, pierwotniaki, są też organizmy żywe, m.in. larwy komarów. Ostatnio zasiedliły to miejsce żaby.